poprzednim odcinku czwartej dynastii. Lilianna dostała kolejny awans w pracy i została opiekunką agentów. Z tej okazji postanowiła zaprosić przyjaciół na małą imprezę w ogródku koło swojego domu. Następnego dnia dziewczyna była dość zmęczona po nieprzespanej nocy, ale zachowała przytomność umysłu i dzięki niej jeden z agentów uniknął niechybnej śmierci. Kolejnego dnia Lilianna planowała spotkać się z Travisem, by opowiedzieć mu szczerze o swoich uczuciach. Jednak okazało się, że tego wieczora jest on zajęty. Dziewczyna była z tego powodu smutna, ale dostrzegła niedaleko domu Paulinę i postanowiła spędzić z nią trochę czasu. Jednak okazało się, że jej przyjaciółka jest naprawdę zmęczona. Czwarta dynastia. Odcinek 9. Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 9 odcinku czwartej dynastii. Zaczynamy od wyrzucenia zepsutego jedzenia. I co możemy jeść? Co się nie zepsuło? No to kurczaczka. Ponieważ Lilianna jest głodna. Przy okazji oczywiście będziemy oglądać kanał kulinarny. I tak, łazienka nam się strasznie zabrudziła. Zobaczcie, jak to ohydnie po prostu wygląda. Trzeba to naprawić. I wymyśliłam... O, czwarty poziom. Spaghetti i ciasto truskawkowe. Wymyśliłam, co można zrobić, żebyśmy mieli nastrójnik skupiony. Wy mi jeszcze pisaliście pod... siódmym odcinkiem, że te pierwiastki mogą dawać nastrój skupienia i właśnie tutaj widzę, że to jest napisane, ale wcześniej mi to nie przyszło do głowy i już kupiłam taką lampkę właśnie, którą mam za to, że miałam dodatki kupione do The Sims 3, to właśnie wtedy się odblokowała lampka, którą można było pobrać do The Sims 4. Właściwie to ona się sama pobierała. I właśnie wybrałam tą, która ma aurę taką wzmacniającą skupienie. I myślę, że taka lampka to też jest fajny pomysł. I w ogóle cieszę się, że podoba mi się ten domek, bo mnie też się bardzo podoba, jest taki bardziej domkowy. Tak, do pracy za godzinę. I mam nadzieję, że uda nam się w końcu spotkać z Travisem. Dobra. To z przyjaciół mi się spełniło i nie wiem czemu, bo mamy tylko dwóch przyjaciół. Ale dobra, no działa, to nie będę narzekać. Więc w sumie wystarczyłoby poprzeglądać te dane. I może nawet by mi się udało jeszcze zdążyć i dostalibyśmy kolejny awans. Czemu nie? Szybko trochę te awanse nam idą, ale no przecież nie będziemy narzekać. Przeglądanie danych wywiadowczych, dobra. Sieć. Przeglądanie, tak? Przeglądanie? Dobra. Niech przegląda. Łazienkę wyczyścimy po powrocie, bo no to ma mniejszy priorytet jednak. Nie wiem, czy tutaj skupienie nam coś da, ale możemy spróbować. Włączyć aurę. Może to sprawi, że Lilianna poczuje się skupiona, nie wiem. Tak, jest skupiona. No ale nie wiem, czy już przez to szybciej pracuje, czy nie, prawdę mówiąc. Przyspieszymy troszkę. No, żabki ogląda. Jak będziesz... Czy to za bardzo spowalniało, to ja ci sprzedam tę żabę. Dobra. Wiem, że powinnaś już do pracy, ale przeciągniemy trochę takiego ostatnio, żeby się jej to zadanie zaliczyło. No bo zaraz nam zacznie migać na czerwono. Chyba nam wtedy spadnie ocena pracy, a tego nie chcemy. No kończ szybko. Dobra. I teraz zasuwaj do pracy. No. O, Travis! No praktycznie na niego wpadło. No teraz to masz czas. Zniknął. Zniknął, zanim zaczęłam w ogóle się zastanawiać, co robił wczoraj. Wczoraj, jak wiecie, nie miał dla nas czasu. Dobra, spróbujemy włączyć te... co ja chciałam zrobić? Włączyć automatyczne przełączanie na wszystkie światła. Tylko wtedy jest tak strasznie ciemno w domku. Ale podobno to ma zaoszczędzić nam więcej prądu, więc... Dobra, niech ona już wraca z tej pracy. No, niestety awansu dzisiaj nie dostaliśmy, ale wykonała znakomitą robotę. I przy okazji nie jest wcale taka zmęczona, ani nic takiego. Więc pierwsze co to może... No, wyczyścimy sobie tę łazienkę, bo... No... Martwi mnie, że jest taka usyfiona jednak, nie? Więc posprzątamy. No... To jest niezaliczone, niezaczęte. A przeglądałam dzisiaj specjalnie. No nic, trudno. Może przez to, że nie jest jeszcze na tym super zielonym pasku. Ale niech ona tutaj myje, a później spróbujemy się umówić z Travisem. Tak jak chciałam ostatnio.
Właśnie pójdziemy na naszą polanę leśną tajemniczą i spróbujemy tam zaprosić Travisa, no bo jeszcze go tam nie było. A to jest takie miejsce, no, w którego, które Lilianna odkryła, jeszcze nikogo tam, o jak ładnie, jeszcze nikogo tam nie zapraszała. Więc no Travis jest dla niej na pewno bardzo wyjątkowy, że go tam zabierze. No i opowie mu tam o swoich snach i o tym, że mam wrażenie, że to nie są tak do końca sny, tylko też tak które wspomnienia. No, pewnie ma obawy, co Travis na to powie, ale miejmy nadzieję, że Travis zrozumie. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Trochę głodna się robi jeszcze, więc może jeszcze coś na szybko zjemy, ale tak coś małego. Na przykład jogurt. Żeby się nam znowu nie roztyła. No, okej. Okay. I mam nadzieję, że Travis będzie miał czas i że zrozumie Liliannę. Okej, okay, jogurcik poszedł. Też tylko tak, trzeba wzmocnić pewność siebie. Dobra. Niech poprzymierza stroje, bo to będzie bardzo słodkie, że tak się stroi. No musi dobrze wyglądać, nie? Na spotkanie z Travisem. To jest do pracy, w tym nie pójdziesz. Właśnie myślę, w czym ją wysłać. W piżamie też nie. Ale to jakoś wyjątkowo cieszy, jak jeszcze tutaj chlapie tymi kapciuszkami, króliczkami w tej kałuży. Dobra. Umyj zęby, a potem zmienisz strój na... Może ten. Wyglądasz w nim wyjątkowo uroczo. No. Mnie się podoba w tym sweterku. O, zrobiła się flirty. Przez przymierzanie stroi? Tak. Przez przymierzanie strojów. Super. Dobra, co to jest? Ćwiczyć gadki. Ale my nie będziemy ćwiczyć gadek na podryw. Tylko tak, najpierw musimy się tam wybrać sami. A potem jakby zaprosić Travisa do spędzenia tam czasu, bo tutaj od razu nie możemy wybrać, żeby z nami jechał. No i mam nadzieję, że przyjdzie. Chodź, Lilianna. Wielka chwila. No chodź. Chodź. Rano Travis ją odwiedził i mam nadzieję, że tym razem no, nie odmówi nam wieczornego spotkania. Bo widać, że bardzo lubi też spędzać czas z Lilianną. Więc no, musiało go wczoraj coś faktycznie zatrzymać wyjątkowego, skoro nie przyszedł. Tak myślę. Dobra, i teraz wielki moment. O, Flirty się trochę zmieniło na pewność siebie, no ale trudno. Tutaj teraz tak... zaprosimy do spędzenia czasu na tej parceli Travisa. No, niech przyjdzie. Ciekawe, jaką będzie miał minę, jak Lilianna powie mu, że w jaki sposób się tu dostać. Jest zajęty! No co jest z nim nie tak? On psuje moje wszystkie urocze plany. Czekajcie, a jakby mu słyszeć jeszcze raz? On czasami też jest natarczywy, więc my też będziemy natarczywi. Co on robi wieczorami? No. Taki oto sposób Travis zepsuł moje plany. Dobra, no to Lilianna musi... To jest strój na randkę, ale trudno. Niech poszuka żab z rozpaczy. Spędzi tutaj czasu w takim razie samotnie, rozmyślając, dlaczego Travis znowu nie miał wieczorem dla niej czasu. Rano przychodzi... Weź jeszcze spróbuj raz. Rano przychodzi, a wieczorami taki, kurczę, strasznie zajęty. No nie wiem. Grzebiuszka żaba. To jest jednak w jakiś sposób podejrzane, że on ma te wieczory takie zajęte. Widzicie? Tak to jest z facetami. Coś się zaplanuje? Potem oni zepsują nam wszystkie plany. O, Bazylia. Dobra, weź wykop jeszcze. Znaczy wykop. Znajdź jeszcze żabę tutaj. I tutaj. I może powędkujemy chwilę, bo... nie wiem, czy nie ma za małych umiejętności, żeby tu wędkować, ale możemy spróbować, który ona ma poziom. Słyszę jakieś takie dziwne śmiechy. Czy wy też macie wrażenie, że coś na tej polanie nas obserwuje? Bo ja często mam takie wrażenie.
że jesteśmy tutaj obserwowani. I myślę, że się nie mylę. Dobra. Wędkowanie. Wędkarstwo pierwszy poziom. No. Jeszcze możemy żaby spróbować rozmnożyć. Liściasta. Może tą? Z liściastą. No. Wyszło to samo. Wyhodowała nową żabę. No super. To chwilę powędkujemy. Bo ja chciałam, żeby powędkowała, a jakoś mieliśmy inne zajęcia, więc... Już jest 20. W ogóle tutaj na tej polanie jest zawsze... zachód słońca. Znaczy takie słońce, które zachodzi. Albo wschodzi, nie jestem pewna. Mnie się bardziej kojarzy z zachodem niż wschodem. Obojętnie, która by godzina nie była. Złowisz cokolwiek? Proszę, proszę. Same umiejętności, tak myślałam. Dobra, no to wracaj do domku. Albo, czekaj, spróbujemy jeszcze raz. A, tylko co to jest, energia ci spadła? No trudno. Może Travis już nie jest zajęty. Ostatnia próba. Na dziś. Nie, nie to chciałam. Nie to. Nie chcę wydarzenia towarzyskiego, tylko chcę zaprosić Travisa tutaj. No. Już nie jesteś zajęty? Tak się składa, że ciągle jestem na tej polanie. Jest, zaraz tu będzie. No, jest. Chciałabym zobaczyć jego minę, kiedy Lilianna powiedziała mu, a pewnie sprawdzę, gdzie jest, żeby przeszedł przez ten wielki konar, który jest niedaleko ich domów i tutaj ją znajdzie. No, więc oto wielki moment, kiedy Lilianna porozmawia z Travisem. Porywająca historia będzie dobra. Lilianna wiedziała, że musi powiedzieć Travisowi o tym, co czuje. Teraz albo nigdy. I tak już ściągnęła go na te polana. Starając się patrzeć mu w oczy, spytała, czy pamięta, jak się tu znalazła. Travis pokiwał głową z uśmiechem. Dziewczyna kontynuowała, że kiedy próbowała odnaleźć drogę powrotną do Bridgeport, znalazła tylko te polana. Tylko i aż, bo widać, że miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Ale teraz już chyba nie chce wracać. Od kiedy poznała Travisa, śnią się jej bardzo realistyczne sny z nim. I czuje, że nie znalazła się tu przypadkiem. I że jego też nie spotkała przypadkiem. To głupie, prawda? Szybko dodała, spoglądając na niego niepewnie i czekając na odpowiedź. To wcale nie jest głupie, odparł. Może brzmi trochę nierealistycznie, ale nie jest głupia. Spojrzał na nią i powiedział, że przy niej też czuje coś wyjątkowego. Jakby wszystko było na właściwym miejscu. A co dokładnie było w twoich snach? Zapytał z ciekawością. Lilianna opowiedziała mu wszystko. I chociaż oboje nie mogli powstrzymać śmiechu przy końcowym fragmencie ostatniego snu, kiedy Lil posadziła przed kolanami Travisa marchewkę, to Travis, słuchając jej opowieści, czuł, jakby już kiedyś słyszał tę historię. Okej, więc jak widzieliście, Lilianna powiedziała Travisowi o swoich snach i właśnie o tym, że ma wrażenie, że to są takie bardziej wspomnienia niż sny i o tym, że ma wrażenie, że nie znalazła się tutaj ani nie poznali się przez przypadek, tylko to jest jakieś przeznaczenie. No i Travis na szczęście nie wyśmiał jej, tak jak się trochę obawiała, że może zrobić, ale wydaje się właśnie ją świetnie rozumieć i o dziwo czuć coś podobnego, że wie, że może nawet za często do niej wpada i ma nadzieję, że też nie uważa go za wariata przez to, ale no, kiedy są razem, po prostu też ma takie przeczucie, że jest we właściwym miejscu. Także skoro oboje czują, że to jest przeznaczenie, myślę, że możemy wiecie, przejść w bardziej romantyczne interakcje, już tak nie tak między innymi przez przypadek, tylko tak bardziej dosłownie. Spróbujemy gadkę na podryw. Jest pewna siebie, więc... Tak. O! Słodkie. Ubudzicielska poza będzie dobra. Sprośny dowcip. Ty to masz.
Ale przynajmniej punkty za to dostaniesz. Dobra, mam nadzieję, że... A patrzcie, teraz zniknęło. Dobra. O, pierwszy pocałunek. Ale za chwilę, za chwilę. No i gdzie ten twój dowcip? No nie ma, zniknął. Dobra, pochwal wygląd. Poflirtuj troszkę. Nie mów, że jest nudna. No, fajnie, że tak wyszło, że udało się tutaj jednak dzisiaj go ściągnąć. Może jeszcze jeden flirt. Potrzymamy go za ręce. Trzeba zwiększyć ten kontakt fizyczny. Między nimi zmniejszyć dystans. Poślij pocałunek, to też będzie słodkie. Tak, ciekawa jestem, co Travis sądzi o tym śnie z marchewką i oświadczynami. O, poszepczemy mu uwodzicielsko, tak? I jeszcze... Nie płacz, ja wiem, że jest po północy, ale na tej polanie czas płynie inaczej. Tutaj to nie ma takiego znaczenia. Dobra, wyznamy mu zauroczenie. I zaraz potem pierwszy pocałunek. I palec na klawiszu C. Muszę być gotowa, żeby to zapamiętać. O. Całują się po raz pierwszy. O. Tak, i teraz, no skoro oboje czują, że to jest przeznaczenie, no to może niech go poprosi o zostanie parą. Już się tak długo się jak na Simów znają, są najlepszymi przyjaciółmi, więc czemu by nie spróbować związku? Co ty na to, Travis? O, Travis jest na tak. Super. A co ty robisz, Travis? To przez to twoje bycie zapaleńcem chyba. Możesz go trochę pokusić. Czemu nie? Pogłaś po policzku, to też jest słodkie. Jeszcze jeden flirt i już idziemy spać. No trudno, jutro będzie niewyspana, ale oświadcz się, to nie. Ale myślę, że to było tego warte. To spotkanie i to wszystko. Żeby jutro być w pracy niewyspaną. Okaż czułość. O, tutaj teraz jej w końcu idą punkciki za aspirację życiową o pokrewnej duszy. Myślę, że Travis jest jej pokrewną duszą. Jeszcze jeden buziak. I przytulasek i ten. I pożegnamy się. Możemy się pożegnać? Czekajcie. O, sam ją wziął za ręce! O, słodkie! O, teraz spróbujmy się pożegnać. Mam nadzieję, że jest, żeby się... O, pożegnamy się i idziemy do domu, bo... Cudowny, wspólny wieczór, ale ona już musi wracać. O, Travis, co on poszedł tam robić? O, widzicie, jaka zmęczona, ale... Ale minę ma taką szczęśliwą, nie? Zmęczona, ale szczęśliwa. Travis tam sobie został. Mam nadzieję, że będzie pamiętał, którędy wrócić. Ale słodko wyszło, cieszę się. Cieszę się, że się jednak udało. No, to jutro Liliana czeka ciężki dzień w pracy, ale jak mówiłam, myślę, że to było tego warte. Okej, wracamy do stokrotkowego szałasu. Liliana. Myślę, że randka, no to nie była randka tak oficjalnie, ale myślę, że spotkanie było udane. Dobra, niech sobie zje. Jemy coś, czy jemy rano? Mam dylemat. Tak na głodniaka iść spać to trochę bez sensu. No, ciastka bym upiekła, jakbyśmy mieli więcej czasu na to. Dobra, niech zje szybko sałatkę. Pogląda do tego romansę, pewnie ma na to nastrój. I idzie słodko spać. No, przyspieszymy trochę te wszystkie rzeczy. Ona chyba pójdzie spać o 3:00. Ale tak to bywa, no, w życiu. Czasami się idzie spać o 3:00. Jakiś romans leci w naszym telewizorze pingwinkowym. W tematyce szpitalnej. Dobra.
Skończyłaś jeść? Skończyłaś. Zostaw, ja to zrobię. Zrobię to za ciebie. Mhm. I gdzie ona to? Aha, tu. Dobra, niech ona śpi, wracamy rano. Okay, ona ma do pracy za godzinę. I właściwie już powinna wyjść. Jeszcze trochę odsypia. Pójdzie bez prysznica do pracy. Ale trudno. Awansu też dzisiaj raczej... Ej, widzieliście ten dymek, który poruszał się w powietrzu bez Sima? Było dziwne. Okej, okay. Lil wróciła. No, awansu nie ma, ale... może niech pomyśli pod prysznicem. Nie wiem, na co nam ten inspirujący wystrój. Inspirujący nastrój, ale no cóż. Roślinki podlejemy, bo nie chcę, żeby umarły. Pozbieramy potem też. Dzisiejsze rozmnażanie żab. Spróbujemy tą, może z tą. Jest nowy gatunek! Pasiasta żaba bakłażan. W ogóle możemy zobaczyć, jak to wygląda. Mamy 15 z 25 żab odkrytych. Ogrodnictwo to tak kiepsko na razie. 13 z 20 May Sims. I tutaj... 20? Ich jest 20? Myślałam, że ich jest więcej niż 20. No nieważne, metale. Kryształ tylko jeden. Pierwiastki 6 z 15. Pocztówki żadne. Z kamieliny 7. Tutaj już nie będzie nic. No. Ja nie idzie nam tak źle. Dobra. Przyspieszymy to. Ejku, ona musi się długo prysznicować. Przez to myślenie pod prysznicem. Może niepotrzebnie to dałam. Weź, wystarczy ci. No, nie zainspirowała się, ale trudno, już za długo to trwało. Co to jest skupiona? Okej, okay. Widzicie, zajęła się teraz swoim ogródkiem, ale... Nastrój się jej pogorszył. Zjemy tutaj... No to się już niedługo zepsuje, to może weźmiemy, żeby się nie zmarnowało. I tak, miałam kupić dywanik do domku. No, znowu zmęczona. To przez wczorajszy dzień. Dzisiaj trochę odpoczniemy. Może kulinarny znowu. Albo może komediowy. Co tam? Chciałam kupić dywanik, tylko wcześniej był mi żal pieniędzy, ale już mam upatrzony, który. No, za dużo kasy nie mamy, ale... A, jeden dywanik. Mi się bardzo podobał ten. On ma taki nawet fajny kolor. Są jeszcze takie bardziej... różowe, ale ten taki beżowy bardzo mi się podoba, tak tutaj pod łóżeczką, tak przytulnie wygląda. Podoba mi się. Jeszcze w sumie moglibyśmy w przyszłości, jak się trochę uda powiększyć kuchnię, zrobić ten taki fragment, nie wiem, tą strefę kuchenną, tak z kafelkami i tak dalej, ale na razie ona zajmuje za mało miejsca. Aha, i w ogóle wiem, co jeszcze chciałam zrobić i teraz mnie na to stać. Nie tutaj, tutaj. Teraz mnie na to stać. Chciałam kupić jeszcze szafeczki. I zrobić takie coś chciałam zrobić. Żeby, o, właśnie tutaj było tak... No, połączcie się. O, tutaj dać mikrofale, żeby nam nie zajmowała miejsca. Lodówka może być tutaj, teraz przy drzwiach, no trudno. Może to nie jest najlepsze miejsce, ale... podoba mi się, jak tutaj jest taki narożnik. Fajnie to wygląda. Tą szafkę sprzedamy. No i teraz jest troszkę inaczej, ale... podoba mi się. Tutaj obrazek może na przykład wylądować tutaj. I teraz mamy tak więcej miejsca na blaty i... moglibyśmy w sumie zainwestować w zlew, żeby nie musiała tak biegać. 120-160. Na przykład zlew będzie... tu, a tutaj będzie przygotowywała ten. Tak by chciała, żeby ta kuchnia wyglądała trochę bardziej kuchennie. Teraz ma takiego małego zakrętaska. No i teraz będę zbierać już chyba, żeby poszerzyć trochę mieszkanie właśnie. Okej, okay, ona jest zmęczona, ale zabawa jej rośnie. Chciałabym, żeby porozmawiała z... Znowu nie ma Nancy. Dobra, to porozmawiam z Pauliną, żeby podtrzymać kontakty. Podobno Nancy gdzieś jest tutaj, jeśli nie możemy do niej zadzwonić. A to w sumie jest takie głupie, bo nie wiem. Nie powinna mi się wydaje znikać. Nawet jeśli jest tutaj, to mogłaby po prostu tutaj odebrać ten telefon, prawda? No ale... Cóż. Nie wiem do końca, jak to ma działać. Ale...
Niech działa. Okej, zajadaj. Okej. Porozmawiałaś z Pauliną? A SMS-a można wysłać? Nie, ale wyślemy Travisowi. Albo, o wiem, zamiast SMS-a. Czy ona ma już może te maile wysyłać? Nie, szkoda, bo mogłaby wysłać takiego romantycznego maila, ale ona ma za małe te umiejętności. Dobra, to wyślemy SMS-a i szkoda też, że tutaj nie można wybrać, czy to jest jakiś taki romantyczny SMS, czy jakiś inny. Ćwicz programowanie. Moja kochana, lepiej będzie, jeśli zaraz pójdziesz spać, ale tutaj właśnie te przeglądanie danych wywiadowczych by się przydało. Sieć, przeglądanie, przeglądaj bazę danych wywiadowczych. I zrobimy, tak? No. Wow, myszka mi ucieka. Zostaw już telewizorek. Pingwinek może poczekać. Jest trochę zmęczona, ale chciałam, żeby chociaż to zrobiła, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse na ten awans. No i skoro już jesteśmy z Travisem, skoro Liliana jest już z Travisem parą, no to chciałabym ich wysłać na tę randkę. Tak sobie myślę, że fajnie by było. Będzie weekend, więc... A nie, jutro nie idzie do pracy, oh my gosh! Jest piątek, patrzcie, zagapiłam się, że jest piątek. A. No to nie musisz tego robić do końca, to idź spać, kochanie. No to myślę, że sobotę wykorzystamy na randkę. To dobry czas. Także niech ona idzie spać. Okej, ona wstaje. Potrzebuje do toalety w trybie pilnym. Może niech potem tutaj wytrze mi kałużę, no. Dobra, i tutaj widzę, że chciałaby obserwować niebo przez teleskop, ale nie stać na ten teleskop. I miałam sprzedać tutaj właśnie nasze warzywka i owoce i kwiaty, czy co to tam wszystko jest. Więc posprzedajemy. A spróbujemy kolejną próbę rozmnażania żab. O, a nie, to nie jest nowy rodzaj. Myślałam, co już? Jak higiena je jakoś tak zmalało, ale tutaj się poprawia. Dobra, nie jest najlepiej z tą higieną jednak, więc weźmiemy prysznic. Tak, gorący. Wtedy za wcześnie na randkę tak bardziej wieczorem. Może szybki prysznic, niech pouprawia jogging, bo stwierdziłam, że powinna czasami biegać, żeby no właśnie, wiecie, być w formie, więc będziemy próbować. Powiedzieć dowcip, zaplanować randkę, przyrządzić posiłek. Dobra. To potem pobiega. O, muszę w nią trafić. Potem pouprawia jogging, chociaż trochę nam się zmieni ta interakcja, więc na taki energetyczny jogging. A potem, super, energetyczny jogging. Idź pobiegać, nawet się nam spełni. No, idź biegaj. Ciekawe, który strój weźmie. Sportowy. O, ten pierwszy. Okej, skupiona się zrobiła. Okej, jogging nie zaszkodzi. Tylko szkoda, że nie jest pobudzona, bo wtedy mogłaby... A, może. Ja też się rozciągnie. Próbuję pompki i przysiady. I tych ćwiczeń nam już wystarczy, tak myślę. O, proszę, na środku chodnika. W sumie mogłam, żeby bardziej na trawie to robiła, ale... Cóż, trzeba być w formie. Zwłaszcza jak się chce podobać nowemu swojemu chłopakowi, Travisowi. Dobra. Spróbuję przyrządzić ten posiłek. Co to jest? Stuknij się biodrami. Znamy się? Dobra, to wesołe zapoznanie spróbujemy. Jeszcze i to spełnię. Drugi poziom sprawności. Może rozmawiać z innymi o technikach treningu. No, stuknięcie się biodrami. No, już się znacie, super. I... Gdzie jest stuknij się biodrami? O, zderz się biodrami, proszę. Tak, zderz się biodrami. I uciekamy. Będziemy przyrządzać posiłek. Mamy nowe umiejętności, więc spróbujemy... Wiem, że jest pora śniadaniowa, ale... Zrobimy spaghetti. O, zrobimy spaghetti. Tylko zostaw już tam tego kolesia. Zrobimy spaghetti, zobaczymy... No, nie zacinaj mi się w drzwiach. Lili!
Proszę cię. Okej. Jest głodna, także to możemy wyłączyć na razie. Kiedy nie pracujemy, jest nam niepotrzebna ta aura. Potem, jak będzie jadła, to sobie poglądamy kanał kulinarny tradycyjnie. Ona już rzuca nożami, to nie jest bezpieczne. Lil, opanuj się z tym rzucaniem nożami. Tu dopiero masz ten czwarty poziom gotowania. Wiesz, spokojnie, nie? Który masz poziom? Pokaż. No, czwarty. Trzeba ten. Powoli. Zaczynać. Pyszne spaghetti. Travis! Ale my wieczorem idziemy na randkę. Ale... Nie bierz porcji. Lili, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Nie bierz porcji. Zaprosimy Travisa na spaghetti. To jest takie romantyczne. O, po co na kwoliczek? Takie na dzień dobry. Schowam to. I zaproszę go na... Zaproszę go na spaghetti. Zjedzą znowu razem. O, słodkie. Już 4 pocałunki widzę, mieli. No, weź spaghetti, Travis. Niedobre? Nie, w porządku. Pisze, że w porządku. O, znowu jedzą razem. No co ci jest? My gosh, coś jej nie smakuje to. Ej, no, trochę tak mało sosu. Nie wygląda jakoś źle, jak myślicie? Na siłownię. Daj sobie spokój z siłownią. Będziemy planować randkę. Ale to tak wieczorem, jest dopiero 10. Więc już się pożegnamy i potem się przygotujemy do randki. Za wcześnie. Jesteście parą dopiero jeden dzień. Dobra, porozmawiajcie o czymś fajnym. Żartuję o mocie. Nie wiem, czemu on jest tak krzywi przy tym. Strasznie. Poślemy pocałunek. Pokażemy czułość. O modzie żartuje. Poflirtujemy. I znowu przyjąć posiłek. Coś lubi gotować. Lilianna moja. Tylko w ogóle. Już będę nagrywać 35 minut, więc nie wiem, czy randka nie zostanie jednak na kolejny odcinek. No bo nie chcę, żeby potem odcinek trwał godzinę, a nie chcę się spieszyć jakoś z tą randką. No to niedobre, no! Niedobre, nieprawda. Pogadajcie o łowiskach, spytaj, czy łowił ryby tam wczoraj. Co się stało? W końcu dowiem. To jedzenie nie było zbyt smaczne. Kurde. No nie smakowo, no zdarza się, nie? Jeszcze mamy w lodówce trochę. Trudno. Dobra. Mam w pla... O czym ty myślisz? Ja widziałam wszystko. Narzekaj na problemy. Może się poczujesz lepiej. Hermetyczny dowcip. Jeszcze flirt i potem... Obejmiesz go i potem się pożegnasz. Potem się pożegnasz i zajmiesz się swoimi sprawami jeszcze. No bo z Travisem planujemy się spotkać wieczorem. I to chyba faktycznie będzie w kolejnym odcinku. Tak myślę. Ta randka. Zaczniemy kolejny odcinek od randki. No i papa. Aha. Spróbuję wysłać SMS-a albo zadzwonić do Nancy. Rozmawiaj z Nancy. Znowu, no jeśli teraz i... A nie, jest. Dobra, to porozmawiaj z Nancy. Opowiedz jej, że wczoraj chciałeś do niej zadzwonić. Gdzie byłaś z Travisem. I w ogóle, co powiedział. Wszystko jej opowiedz. A co planuję randkę? Przyjąć posiłek, zaprzyjaźnić się z kimś. Dobrze. A coś krótko rozmawiały. Jakoś nie wiem. Dobra. Co jeszcze chciałam zrobić? Możemy rozmarzyć żabkę? Możemy. Ale to nie jest nowy gatunek, niestety. Dobra, mamy dużo tych żab, więc myślę, że kilka sprzedam. O. Tak będzie w porządku. Już mamy trochę kasy. I teraz też przyspieszę, bo chciałam tutaj poszukać jakichś rzeczy ciekawych.
Okej. Okay. Już wykopaliśmy wszystkie rzeczy. Zaraz obejrzymy, co też tam jest. Tylko Ivy idzie do domu. Okej. Okay. I teraz tak, no przy okazji od razu... O, zabawa spadła, no trudno. A przy okazji od razu może już wziąć gorący prysznic, żeby przygotować się do randki. Myślę, że też, że jakoś ją spróbuję fajnie ubrać na tę randkę. O, nowy kryształ, kwarc. Wystrój pobudzający. Spróbujemy wysłać do rady. Smutku? Ej, nie widziałam tego nigdy. Rzadkie. Me otoczenie 3. Moi simowie chyba nie odblokowali smutku. Znaczy na moim innym save'ie. Smutkum to miękki plastyczny metal, zazwyczaj występujący w kolorze niebieskim. Znajduje się na go tyle, co kot napłakał. Ej, spróbuję wysłać do rady też. I tutaj oczywiście pootwieramy. No. Tylko ona musi się wyprysznicować. Travis... Nie, randka będzie później. Ona się jest pod prysznicem, więc może nie słyszeć. Trzymajmy się tego, że nie słyszy. Okej, okay, zostało wysłane. Dobra. Z jednym ten i no. I jeszcze jeden. O, nowa figurka. Dobra. Tutaj widzę, że Yuki nam się powtórzył, więc przydamy go. Drogi niestety nie jest. Ale mamy mistrz kino nowy. Tutaj nad łóżeczkiem go postawimy. Jest... dałam półkę wcześniej właśnie już jedną. I ten. Dobra, trochę zabawy trzeba będzie poprawić, ale to... myślę, że ten już następnym razem, bo już 40 minut nagrywam. Także no, Liliana wzięła prysznic. Tutaj, no, powinna mieć te rozgrzane ciała, ale za bardzo inne rzeczy na nią wpływają. Także będziemy się szykować do randki i właśnie umówimy się z Travisem w sobotę wieczorem na randkę. Mam nadzieję, że ich pierwsza randka wyjdzie fajnie. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że będziecie też czekać na randkę Liliany i Travisa, który bardzo lubi stać pod naszymi drzwiami. Prawda, Travis? No. Dobra, także w tym odcinku to było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych i pa, pa!